zagrał pan, wreszcie trener na pana postawił i drużyna wygrała. To już teraz chyba będzie pan grał do końca. Od początku nie zaczną grać, dlatego trzeba zobaczyć, jak następny mecz będzie wyglądać. Jak trener mi daje jeszcze raz szansę, żeby wygrać, to będę spróbował dobrze pograć. Tak jak dzisiaj, myślę, że w porządku grałem i może wejdę na następny mecz z Anglią. Następny mecz z Anglią, no. Trochę za wcześnie. To jest taka para jak na finał. Nieraz trzeba też od początku dobre drużyny z dobrymi drużynami wygrać, żeby do finału dojść. Myślę, że nie będzie łatwy mecz, ani są dobrzy. Indywidualnie wszyscy piłkarze mają super technikę, mogą mieć wszyscy bramki strzelić. Myślę, że będzie niełatwo nam wygrać mecz, ale myślę, że też jesteśmy dobrą drużyną. A oglądał pan Anglików już na mundialu? Pierwsze mecze nie byli tak dobre, ale dzisiaj o czwartej grali. No, siedzieliście i oglądaliście. Lepiej, tak? No, oni się troszkę polepszyli, lepiej grali. No, myślę, że nie będzie łatwy mecz. Proszę jeszcze powiedzieć, kto na panu zrobił wrażenie na mundialu? Argentyńczycy, Brazylijczycy może? Wszystkie drużyny z Ameryka. Paraguay, Chile, to dobrze grali. Oni są dobre drużyny, technicznie. Szybkie piłkarze, te drużyny są dobre, jak Argentyna też. Proszę zobaczyć, że Europa tak trochę w odwodzie, bo i Francuzów już nie ma. Niemcy musieli się męczyć, Anglicy, Włosi, zobaczymy. Mistrzowie świata. Co się dzieje z Europą? Nic się nie dzieje. Co było 4 lata temu z Włochami? Czyli w grupie słabo grali, na końcu byli pierwsi. A czy z Łukaszem i z Miro po polsku na boisku do siebie krzyczycie czasami, czy nie, raczej nie? Tak, nieraz to. Jak nie wychodzi, to już nie to przyczyną było.